Drogi pamiętniczku. Nie no, to brzmi idiotycznie. Droga osobo, która z jakiegoś powodu to czyta. Nigdy nie myślałam, że upadnę aż tak nisko, żeby pisać pamiętnik. Ale myślę, że chociaż w tych ostatnich dniach mojego życia w końcu muszę się wytłumaczyć i przyznać do wszystkiego, co zrobiłam. No więc zaczęło się tak. Hej, Cassie. Hej, słońce. Coś się stało? Wydajesz się smutna. Nie, wszystko jest okej. Przecież widzę, że coś jest nie tak. Co się dzieje? Ja nie chcę o tym teraz rozmawiać. W porządku, ale pamiętaj, że jeśli tylko będziesz potrzebować pomocy, albo po prostu będziesz chciała porozmawiać, możesz do mnie przyjść o każdej porze. Wiem, kochanie. Wiem. Poznałam klacz. Na imię miała Cassandra. Z początku wydawało mi się, że to tylko przyjaciółka, ale z czasem zrozumiałam, że było to coś więcej. Nie lubię słowa zakochanie i nie nazwałabym tak tego, co w tamtej chwili czułam. Wiem jednak, że zdecydowanie chciałam czegoś innego niż przyjaźń. Był jeden mały problem. Moje przyjaciółki, czyli moja jedyna w tamtej chwili rodzina, nie były przekonane co do Cassandry. Nie myślałam jednak, że to wszystko zajdzie aż tak daleko. Co ona tu robi? No, więc... ona... Tak się składa, że jesteśmy razem. Już od jakiegoś czasu. Charlotte? To prawda? Tak, i nie mam zamiaru słuchać waszego bezsensownego gadania. Jestem dorosła i sama mogę decydować o swoim życiu. Gdybym tylko wiedziała, że tak to się skończy, nigdy bym o tym nie powiedziała. Kilka dni później Cassandra zaginęła. Znalazłam ją wieczorem w ciężkim stanie. So I'm sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Cassie! Sorry I could be so Charlotka? Co ty tutaj robisz? To nie jest w tej chwili ważne. Powiedz mi lepiej, kto ci to zrobił. Pytasz, a wiesz. Nie, to... ty nie mogły... nie zostawię tego tak. A teraz zabieram się do lekarza. To nie ma sensu, kochanie. Odpuść. Idź stąd, zapomnij o mnie tym wszystkim. Znajdziesz sobie kogoś i... i ułożysz życie na nowo. Co ty gadasz, Cassie? Nie da się już nic zrobić. Nawet jeśli teraz uda ci się mnie uratować, za góra tydzień skończy tak samo. Cassie? Cassandra! Halo, Cassandra, obudź się! To nie jest śmieszne! Cholera jasna, wstawaj! Nie możesz mnie zostawić, słyszysz? Nie ty! Cassie, proszę, obudź się! Zaniosłam ją do szpitala, jednak nie udało się nic zrobić. Osoby, które uważałam za swoją najbliższą rodzinę, zabiły ją. Powodu nie znam do tej pory i szczerze, wolę nie wiedzieć. Zresztą teraz i tak nie miałby kto mi tego wyjaśnić. Po śmierci Cassandry wszystko zaczęło się sypać. Od zawsze wiedziałam, że jest ze mną coś nie tak, ale nie zwracałam na to uwagi, ponieważ zachowywałam się całkowicie normalnie. Ale po tym wszystkim... coś się zmieniło. Zupełnie straciłam nad sobą kontrolę. Nie czułam nic poza pustką i chęcią zemsty, która niedługo później zdziałała swoje. Najpierw słyszałam dziwne głosy w głowie, a później...
Wydawało mi się, że widzę różne dziwne rzeczy, jak na przykład Kassandrę. Teraz wiem, że było to spowodowane moimi problemami, ale w tamtej chwili nie było to istotne. Moja zemsta rozpoczęła się tydzień później. Wiedziałam, że nie chcę żyć już w tym fałszywym świecie, ale najpierw muszę zemścić się na odpowiedzialnych za to wszystko koniach. Wszystko miałam dokładnie zaplanowane. 7 dni, 7 ofiar. Każdą z nich dokładnie znałam. Kiedyś były dla mnie jak rodzina, ale w tamtej chwili zupełnie nie zwracałam na to uwagi. Przykro mi z powodu tego, co się stało. Wiem, że nigdy zbytnio jej nie lubiłam, ale... Zamknij się. Nie mam ochoty słuchać tych kłamstw. Jakich kłamstw? O czym tu mówisz, Charlotte? Wiem, co się stało. Wiem, że to wasza wina. Wiem, że próbujesz mnie oszukać. Ja wiem wszystko. To nie tak. My nie chciałyśmy jej nic zrobić, tylko... Tylko co? Nie pogrążaj się, Susan. I tak nic to nie da. Widziałam, w jakim była stanie i nie wmówisz mi, że to wszystko niechcące. Nie traktowałam ich już jak rodzinę. Nie zamierzałam słuchać ich kłamstw i nie obchodziło mnie, co się z nimi stanie. Byłam jak w transie. Pilnowałam jedynie, by policja nie dowiedziała się zbyt wcześnie o moich działaniach. Po dokładnym oczyszczeniu wskazujących na mnie dowodów zbrodni, dawałam im anonimowe zgłoszenie o martwym koniu, by ktoś to uprzątnął. Chciałam, żeby wiedzieli, co się dzieje. Chciałam, żeby bali się, że to oni mogą być następni, chociaż nawet jeśli zginą, to już na pewno nie z mojej ręki. Uwielbiam to miejsce. Są tu takie cudowne widoki. Tak, ja też. No więc, o czym chciałaś porozmawiać? Charlotte? Wszystko okej, Charlotte? Czy wszystko okej? Ty się mnie pytasz, czy wszystko jest okej? O, to o nią ci chodzi, Charlotte. To nie było tak. Proszę, daj mi to wyjaśnić. Nie tak? A niby jak, co? Według mnie sytuacja jest jasna. Charlotte, proszę cię. Szczerze mówiąc, to nie żałuję tego, co zrobiłam. Śmierć to dla mnie zupełnie normalna rzecz. Często miałam z nią do czynienia, a przez ostatni czas zaprzyjaźniłyśmy się jeszcze bardziej. Mogłeś o niczym nie wiedzieć. Mimo wszystko ponosisz odpowiedzialność równie z resztą. Przyjdziesz też, tu woła nas ktoś, kto przed nimi zbiegł. Wszystko okej, Charlotte? A czemu pytasz? Nie wiem, jesteś jakoś dziwnie zamyślona. Myślę, że to całkiem normalne w mojej sytuacji. Nadal jesteś zła? Czy nadal jestem zła? Co to w ogóle za pytanie? Oczywiście, że jestem. Charlotte, co ty robisz? Wszystkie zapłacicie za to.
co jej zrobiłyście. Odsuń się, proszę! Trzy ostatnie dni były dla mnie najcięższe. Z Juną i Nyx byłam zdecydowanie najbliżej, ale musiałam dokończyć to, co zaczęłam. Nie mogłam się wycofać. Nie w takim momencie. Charlotte, zostaw mnie, błagam! Nie mów mi, że masz zamiar wybić nas wszystkie z powodu jakiejś głupiej klaczy. Wybacz, Juna. Ciebie będzie mi chyba najbardziej żal. Wiesz, po co tu jestem, prawda? Mhm. Kończmy to szybko. Musisz wiedzieć jedynie, że nie zamierzam się tak po prostu poddać. Spokojnie. Jutro będzie już po wszystkim. No i w ten sposób znalazłam się w tym miejscu. Stoję na jakiejś pieprzonej skarpie, pisząc o tym, jak w tydzień wybiłam całą swoją rodzinę i użalając się nad sobą. Nie wiem, czy ktoś w ogóle kiedykolwiek znajdzie ten notes. Nikomu tego nie życzę. Ale jeśli już jakimś cudem tu jesteś... Nazywam się Charlotte Lovato. A to była historia o tym, jak w wieku 26 lat zniszczyłam sobie życie.